Przyjaciele, postaram się dzisiaj mówić zwięźle i konkretnie, przekazując też pewne praktyczne informacje. Chcę mówić dzisiaj na temat takiej cechy charakteru, jak zaangażowanie. Zaangażowanie to jest jedna z cech charakteru Boga. Będę chciał trochę się dzisiaj nad tym pochylić w kontekście tego, co nas dotyczy z tym związane. Ale zacznę może w ogóle od samego początku. Trochę nawiążę w ogóle, zachęcam jeszcze raz do tego, aby bywać naśladowych modlitwach. Jak tylko możecie, to bywajcie. Uważam, że Kościół modlitwą stoi. I to ważne, żebyśmy byli. Bardzo często odbieramy też precyzyjne informacje tam, gdzie chodzimy. Dobra, idąc, powiedziałem, że będę mówił zwięźle i konkretnie. Chcę zacząć od początku, od pierwszej księgi mojżeszowej, żeby wam to szybko pokazać, zanim przejdziemy do informacji, które dotyczą nas. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? Na początku stworzył tą przestrzeń, to niebo w wymiarze duchowym, Ziemię jako planetę, bo to ludzie też zauważyłem, że różnie Biblię czytają, no, że dwa razy Ziemię tworzył, dwa razy niebo tworzył, to są trochę jakby innych rzeczy, to dotyczy. Powstaje ta planeta, jakiego by ona nie miała wymiaru fizycznego, to w jaki sposób powstaje, tak? I czytamy dalej, że a Ziemia stała się pustkowiem i chaosem, tak? Wiemy już, ja nie będę się nad tym rozwodził mocno dzisiaj, że wskutek tego, że diabeł jakby spada na ziemię i skutek jego działalności to, co było, ziemia w tej postaci, która była wcześniej, zostaje zniszczona, tak? Mamy informację, że jest pustkowiem i chaosem, ale nawiążę tylko, zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć, do tego, o czym mówiliśmy do środy i odebraliśmy, tak? Kościół ma taką tendencję, ludzie mają taką tendencję, że jak doświadczą jakiejkolwiek porażki, albo chcą ją zepchnąć całkowicie, albo chcą też całkowicie uciec, albo się w tym załamują, tak? Bo teraz ta porażka mnie definiuje, ta porażka mnie nie definiuje. Po pierwsze, nikogo z nas porażka nie definiuje, bo porażka została przybita do krzyża Golgoty, a po drugie, zwróćcie uwagę, że Bóg nie wymyślił wtedy nowej ziemi, tylko na ziemi, która była chaosem i pustkowiem, postanowił utworzyć życie. A jego potencjał jest w każdym z nas. Więc w miejscu każdej porażki, tak, możemy utworzyć życie. Oczywiście, to nie chodzi o to, że zostajemy w tym samym toku myślowym, który był błędny, który do tej porażki nas doprowadził, tak, tak. Ale to, że była minutę temu, sekundę temu porażka, nie oznacza, że ja tu mam w porażce tkwić. Nie takiego Boga mamy w sobie. Nie taki potencjał. To tylko nawiążę, ale idąc dalej, tak? Co robi Bóg, kiedy zaczyna tworzyć człowiekowi warunki do życia? Najpierw tworzy światłość, czyli dzień oddzielający od nocy. Dalej tworzy niebo jako sklepienie w tym wymiarze już fizycznym, tak? Tworzy ląd, tworzy roślinę, tak? Tworzy słońce, księżyc, ryby, ptaki, zwierzęta i tak dalej. I zobaczcie, że wszystko, co tworzy, podsumowuje, że jest dobre. Prostym słowem. To jest dobre, tak? Wiedział, czego chce, wymyślił to i zrobił to według swojego zamysłu. Dlaczego? Bo jeśli coś robi, to jest w to zaangażowany. Całym swoim potencjałem jest zaangażowany w to, co robi. Więc jeśli coś wymyślił, jeśli obmyślał koncepcję tego, co stworzy, to był zaangażowany w koncepcję tego, co stworzy, tak? A później był zaangażowany już w wykonywanie tej koncepcji i tego dzieła, tak? I dlatego dzisiaj ludzie mogą, nieważne, wierzący czy niewierzący, mogą się zachwycać tak wieloma rzeczami. Można podziwiać. Ostatnio widziałem jakieś zdjęcie jakiejś takiej naukowej strony, gdzieś mi minęło, nawet nie pamiętam gdzie, drzewa, które trafił piorun.
Tam było, nie wiem, miriady, miriad kanalików, które wchodzą do ziemi i bezpośrednio pobierają wartości mineralne i wodę. Normalnie tego tak nie widać, nie? Ogromna ilość, która wskutek, nie wiem, tego zetknięcia z tą mocą pioruna, jakby została, pokazała konstrukcję. Więc jakby cudowne rzeczy widzimy, tym zachwycamy się, bo wszystko, co powstało, to nie były buble. To zostało przemyślane, bo był włożony cały potencjał, tak, w to, żeby stworzyć te warunki. No i na koniec Bóg tworzy człowieka, tworzy mężczyznę i niewiastę, tak, i podsumowuje to, że to jest, patrzy na to wszystko sobie tak z boku, z tej perspektywy, to, co zrobił, to, w czym my dzisiaj żyjemy, to, w czym się jakby poruszamy, tak, podsumował to, że jest to bardzo, bardzo dobre. Oczywiście człowiek, bo to też nie możemy tego o tym zapomnieć, tak? Na przykład pobyt Kennedy'ego też pozwala nam pewne rzeczy mi przynajmniej uświadomić. Jak my pewne rzeczy przywykliśmy kulturowo. W Kenii jest na przykład, że jest zupełnie inne podejście do zwierząt. U nas zwierzęta zostały zhumanizowane. Wiesz, buduje się pokoje dla kotów. To jest normalne dzisiaj, że architekci w domach projektują pokoje dla kotów lub pokoje dla psów. Ale kiedy ja z tym rozmawiam i on opowiada, dlaczego się nie wchodzi do lasu, bo jest normalny łańcuch pokarmowy, tak? Tego zjada hiena, ten zjada hienę i tak dalej. Człowiek sobie uświadamia, że zwierzętka nie są takie zhumanizowane. To dla nas została stworzona ziemia, to my mamy nią zarządzać, tak? Największy potencjał został włożony w nas, bo to jest boski potencjał. I też wiecie, nie możemy gdzieś tutaj odjechać. Chcieliśmy pokazać Kennedy'emu trochę Warszawy. No i Kennedy na przykład pierwszy raz w życiu widział, jak może być ubrany piesek w torebce, czyli nie widział takich rzeczy. Zrozumcie, u nich podejście jest takie, na przykład koło domu nie ma krzaków, bo jeśli są krzaki, to do tych krzaków przyjdą szczury. Za szczurem przyjdzie wąż. I jak szczur będzie uciekał do domu, tak, to przyjdzie też wąż do domu. Ale to jest normalne, że jedno zwierzę zjada drugie zwierzę. To tylko dla przypomnienia, że u nas kulturowo dzisiaj wygląda to trochę inaczej, ale to dla nas ziemia została stworzona. Byliśmy zwieńczeniem tego, tak? Idąc dalej. Jezus, kiedy Jezus zostaje wypełniony Duchem Świętym, kiedy rozpoznaje, że jest Chrystusem, no rozpoczyna swoją służbę. Nie? I teraz pierwsza rzecz. Jezus rozpoznał plan zbawienia, tak, dowiedział się, że ma być Mesjasz. Ma być taki Mesjasz, tak, który ma zbawić ludzi. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, dowiaduje się, kurczę, to o mnie. To ja jestem ten Chrystus. To nie zajęło mu sekundy. To nie mogło mu zająć sekundy. On musiał w tym wzrastać. Musiał się w to zaangażować. Musiał o tym myśleć. Widział, że wiele rzeczy mu się styka. Że to mu wszystko w ogóle pasuje. Trzecia rzecz, jak już rozpoznał swoją rolę, a wiemy doskonale o tym, że z nikim nie mógł na ten temat porozmawiać. Z nikim. Z nikim. Wyobrażacie sobie, że idzie Jezus do synagogi i mówi: Rabbi, jak sądzisz, czy ja jestem Chrystusem? Nie ma szans. Nie ma szans. Musiał to rozpoznać. Tak? I co? I postanowił go wykonać. To był bardzo, bardzo ważny moment, w którym Jezus postanawia zaangażować się w to na maksa. Na maksa. Podejmuje taką decyzję i jest jej wierny. Ale Jezus nie zbawił świata w 40 minut. Zauważyliście, że w naszym kraju to jest powszechne. Mogę żyć jak chcę. Mogę żyć jak świnia. Ale pójdę w niedzielę na 40 minut do kościoła i będę miał porządek z Bogiem, nie?
Jest takie myślenie. To tak nie działa. I nawet Jezus, który rozpoznał, myślę, że jednym z przełomowych elementów w jego życiu był ten czas tej komory, nazywanym przeniem na pustyni, kiedy on sam odpowiadał sobie na kluczowe tematy. Kiedy podejmował decyzję, że idzie i się nie wycofa, że zaangażuje się na maksa. Czyli Jezus był normalnym człowiekiem. Normalnym człowiekiem, tak? Który rozpoznał, kim jest, rozpoznał, że jest Chrystusem, uwierzył w to i trzymał się tego, tak? I poszedł w tym temacie na maksa. Dlatego on w wielu aspektach jest dla nas takim, no jest totalnym wzorem, jeśli chodzi o zaangażowanie. Zobaczcie, zostawił wszystko. Rodzinę, zawód, wszystko zostawił. Wszystko zostawił i to, co mnie zawsze rozciąga. Kiedy sobie tak głębiej analizuję jego życie i to miejsce, do którego doszedł, gdzie rozpoznał, że jest Chrystusem, bo jest napisane, i chociaż wiedział, kim jest, chociaż wiedział, że jest Chrystusem, nauczył się posłuszeństwa. Z tej perspektywy, z tego miejsca, jestem Chrystusem, zbawię świat. Myślę, że demony głupoty chciały go zaatakować. Myślę, że ta presja tych wszystkich takich religijnych duchów i klimatów w Izraelu, że ty będziesz tym królem, który będzie siedział w ogóle z berłem, będzie panował, będzie wielki, też w jakikolwiek sposób chciały go zaatakować. Musiał naprawdę bardzo mocno postanowić w ogóle, że się angażuje w to i jest posłuszny, odcina się od chorych rzeczy. No, wystarczy na Pawła też popatrzeć, tak, idąc dalej, nie? Jakim, też trzeba być tak po ludzku, tak upatrzeć, świrem, nie? Żeby zrezygnować z pozycji, którą on miał. Paweł skończył, nie wiem, to porównujemy często, no Oxford, Harvard, tak, był bardzo, bardzo dobrze wykształconym człowiekiem, nie był też biednym człowiekiem. I mimo wszystko, zobaczcie, że wyrzekł się intelektualizmu, tak? Był ganił religię, strofował arcyapostołów, jak ich nazywał. Nie dał się zamknąć w żadnym formacie, a był wykształcony i inteligentny. Więc po ludzku, jakby robił rachunek sumienia, czy zysków i strat, tak, to mogła być na niego presja, żeby się zatrzymać, ale on się w żadnym formacie nie był w stanie znieść, wielokrotnie o tym mówimy, więc nie będę tego gdzieś tam akcentował dzisiaj mocno. Wszystko położył przy tym wszystkim, tak? Wiedział, kim jest i wiedział, jakie jest jego zadanie. Zobaczcie, Paweł, nawet jak miał gorsze dni, a miał, nie mam takich gorszych dni, bo jak czytamy dobrze Biblię, to widzimy, że zdarzało mu się chociażby ponarzekać. Był pionierem w wielu aspektach. Nie żył osobiście w ciele, oglądając Jezusa, ale jego objawienie wyprzedzało tych, którzy z nim żyli. I teraz, nawet jak mu się zdarzało ponarzekać, bardzo szybko wstawał, tak? Bardzo szybko wstawał, zaangażował się w to. Zaangażował się w to i podchodził do tego na poważnie. Tak? I tak naprawdę na jego doktrynie budujemy swoje poznanie i poszerzamy objawienie. Nie? Na Pawła doktrynie, chociaż go nie widział. I teraz nasza pozycja, tak? Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. To jest jasne. Wielokrotnie mówimy o tym, że Boża mądrość mieszka w nas. Nie? W naszym wewnętrznym człowieku. Nie gdzieś z boku, nie gdzieś tam, tylko w nas. Wraz ze wzrostem zaczynamy rozpoznawać, sporo o tym ostatnio mówimy, kim jesteśmy. Tak? Dalej mamy uwierzyć w to, kim jesteśmy, tak samo jak Jezus, tak samo jak Paweł, bo to się niczym nie różni. My z perspektywy historii postrzegamy to, że to musiało być jakoś inaczej. Chrystus miał miliony powodów, żeby nie uwierzyć w to, że jest Chrystusem. I dalej trzaskać dachy, stoły i inne rzeczy. Mógł w to nie uwierzyć. Nikt by go do tego nie zmusił.
Jak już to rozpoznamy i uwierzymy, to mamy się zaangażować na maksa, kładąc swoje życie. Ale tak jak powiedziałem, ja chcę dzisiaj trochę tak od strony praktycznej, żeby coś wam pokazać. W zakresie też szukania siebie, rozpoznawania swojego powołania. Zacznę od przykładu, który wydaje mi się, że jest taki bardziej namacalny dla nas wszystkich. Zacznę od biznesu. Żeby zbudować poważny biznes, i mówię teraz o takiej generalnej zasadzie, ona będzie dotyczyła 95% przypadków. Zawsze będzie 5% przypadków, które będą miały trochę inną drogę. Ale generalnie to, co powiem, tak, dotyczy zdecydowanej większości. Trzeba zrobić następujące kroki. W pierwszym kroku, i to nieważne, to co będę teraz mówił, to nie jest ważne, czy biznes zakłada człowiek wierzący, czy biznes zakłada człowiek niewierzący. Pierwszy krok, odbierasz jakąś inspirację. I teraz w ogóle nie ma znaczenia pod wpływem jakiegoś bodźca. Mogłeś włączyć telewizor, zobaczyć reklamę, przeczytać coś na Facebooku, usłyszeć rozmowę w metrze czyjąś. Mogłeś ukraść komuś pomysł. Nieważne. To kompletnie nie ma znaczenia. Pierwsze jest to, że rodzi się jakaś inspiracja. Coś zaczynasz sobie tam w ogóle. To jest na tym etapie, to w ogóle jest nieostre. To się często jeszcze kupnie trzyma. To jest, ono, to może być jeszcze jakieś tam sprzeczności. To jest inspiracja. To nie jest konkretny model życia. Inspiracja. Dalej, punkt 2. Co musisz zrobić? Bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Będę to podkreślał. Bo wierzący o tym zapominają. Zbadać rynek i zbadać konkurencję. Bo trzeba być precyzyjnym w ruchach, a jak jesteś wierzący, to też w modlitwie swojej. Zobaczcie. Ludzie tak czasami próbują, nie, słuchaj, mam inspirację, złapał to, posłyszał to w rozmowie w autobusie, tak, założę to, tak, Pan jest ze mną, już, miliony płyną. Już, biegnę, mam, miliony, nie? Tylko czasami te pomysły, tak, czy w ogóle, wiesz, bo a propos tej inspiracji, no gdybym wymyślił sprzedaż lodów na Antarktydzie, to raczej sukcesu bym nie odniósł. Dobrze jest zbadać rynek, bo mógłbym pojechać tam, nie wiem, z franczyzą zielonej budki, modlić się, Panie, pobłogosław mi, żeby ktoś przyszedł na lody i foka wyskoczył, co najwyżej. Jakbym wpadł na pomysł, żeby w Kenii sprzedawać narty biegowe, to raczej też bym się przejechał. Ale wielu ludzi tak próbuje robić. Mam inspirację, mam od Pana inspirację, mam, kupię, już zamówiłem, już jadę, biorę, tak? I później wsiadają w tej Kenii. I co z tymi biegówkami zrobić? Kurczę, bo tam minimalna temperatura w ciągu roku, w dzień czy w nocy, to plus 16 stopni. Jakoś śniegu nie ma. Jakoś lodu nie ma. Trzeba badać rynek. Jest coś takiego, i ja tego też doświadczyłem, że przed nawróceniem byłem w ogóle sprytny, te rzeczy były dla mnie w ogóle takie oczywiste. Ja się nawróciłem, ja nie wiem skąd, bo ja za bardzo nie wiem z duchami religijnymi tak bezpośredniego kontaktu, ale wlazł mi jakiś taki tryb, że to wszystko właśnie w ramach, nie wiem, Bóg to zrobi, że to już nie trzeba. Ja myślę, że pewne rzeczy po prostu mi ciążyły. Tak? I ja gdzieś tam chciałem znaleźć jakąś drogę na skróty i tak się ślizgnąć trochę na tym boku, że tak jest prosić. Dobrze, że się w miarę szybko opamiętałem, ale wiem, że tak jest. I z wieloma osobami rozmawiam i jest taka tendencja, że odebrałem inspirację, to już jest koniec tematu. To jest jeden, inspiracja to jest pierwszy z 14 punktów, które musisz zrobić. Pierwszy. Więc drugi, musisz zbadać rynek i konkurencję. I w ogóle po co ja o tym mówię? Bo teraz, jak jesteś na tym etapie, w pierwszym czy w drugim punkcie, to w tym punkcie musisz się zaangażować na maksa. Na maksa w ten punkt. Nie w końcówkę już. Nie.
kiedy jest na razie sama inspiracja i nic więcej nie wiesz. Nie wydawaj już tych pieniędzy, które zarobiłeś. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Trzeci punkt. Musisz stworzyć swój produkt. To jest słowo, które jest znienawidzone właśnie szczególnie w kościele. Jeśli chodzi o jakąkolwiek działalność biznesową. Co ty sprzedajesz? Co ty w ogóle sprzedajesz? Wiecie, tak czasami ludzie, jak ze mną rozmawiają, mówią, masz firmę konsultingową, czy tam, tak sobie gadasz, tam, tak sobie tam co, tak sobie pójdziesz, tak sobie gadasz. Myślę, że ja poszedł na rozmowę z zarządem i powiedział w ogóle, co tam, no wiecie, ja taki w ogóle jestem taki, tak popatrzę, powiem tak. Idziesz na spotkanie, przychodzi prezes zarządu, tak, i mówi, ile na tym zarobię, w jakim czasie i dlaczego tak dużo to kosztuje. Co dla mnie masz? Co dla mnie masz? I jeśli w pierwszym zdaniu nie będziesz precyzyjny, żeby wyrazić, jakim jesteś produktem, tak, to prezes będzie znudzony, bo za 10 minut ma kolejne spotkanie. Tak wygląda życie. Rzeczy, produkt jest ostry. Nie sprzedajesz inspiracji. Inspiracja nie jest produktem. Amen. Produkt musi powstać. Musisz być zaangażowany. Musisz go oglądać. Oglądać musisz. Musisz wiedzieć, co ty finalnie na ten rynek niesiesz. Co sprzedajesz. Jeśli przejdziesz ten punkt, już masz produkt. Masz produkt, zbadałeś rynek. To musisz określić swoje przewagi konkurencyjne. Dlaczego ty? Dlaczego ktoś ma kupić ten towar czy tą usługę od ciebie? Dlaczego? I to musi być obiektywne. Obiektywne. W ten sposób myślisz też o swoim produkcie. Udoskonalasz go. To zaczyna być realna rzeczywistość. Możesz podejść do siebie sam, tak? Jako swój klient. Dlaczego miałbyś kupić sam coś od siebie? Poza tym, że się bardzo lubisz. Nie? Pięć. Budujesz strategię wejścia na rynek. Jakaś strategia musi być. Nie opuścisz się dzisiaj i pan tak w nocy zrobi, że rano twój produkt będzie w internecie i w sklepach powiedzmy dostępny. No nie będzie. Ty musisz to zrobić. Musisz to wymyślić. Musisz się w to zaangażować. Zaangażować się musisz w ten punkt. Jak przejdziesz przez ten punkt, czeka kolejny, szósty. Musisz zbudować strategię rozwoju, która dalej, ona będzie aktualizowana. Tak jak ty się będziesz rozwijał z tym, tak będziesz aktualizował strategię rozwoju. To nie są dzisiaj warsztaty rozwoju osobistego czy finansowego. Zaraz wam coś pokażę. Ale idziemy dalej. 7. Musisz określić model sprzedaży. I musisz się w to zaangażować. Bo ty już możesz to czuć. Już wiesz ten produkt, jaki ma być. Ale jak badasz rynek i badasz konkurencję i się zaangażujesz w to, to będziesz też wiedział, w jakim modelu to sprzedawać. Punkt 8. Musisz stworzyć budżet. Musisz stworzyć biznesplan. Musi być budżet, tak? Musisz określić sobie. W pierwszym miesiącu mam takie koszty, w drugim miesiącu mam takie koszty, w trzecim, takim, kolejnym. Przychody rosną mi tak. W ten sposób widzisz też, ile pieniędzy potrzebujesz, żeby z tym biznesem wystartować. Widzisz maksymalny, narastający minus. Ile to od ciebie wymaga? Bo co robią ludzie, jak tego nie robią? Po pierwszym miesiącu jest dramat. Jak to? Przecież odebrałem od Pana objawienie. Tak. I ja teraz mam 30 tysięcy w plecy. No tak. Bo przez 4 miesiące będziesz miał po 30 tysięcy w plecy, bo jest taki cykl tego produktu, tak? Będziesz minus 120 w plecy i mądrość w tobie, z wewnętrznego człowieka, mówi tobie, że 120 tysięcy ty musisz mieć startując z tym, tak? A później idziesz w górę. Ale nie może być tak, co ja teraz zrobię? Był punkt wcześniej. Masz stworzyć budżet i masz stworzyć biznesplan. Jak widzisz to, to przychodzi punkt numer 9. Masz zdefiniować źródła finansowania.
Musisz wiedzieć, tak, skąd te 120 tysięcy weźmiesz. Tak? I co? I jak i z tym, co powiedziałem, z każdym z tych punktów angażuje się człowiek na maksa. Nie da się tego pominąć. Nie da się tego przeskoczyć, bo w którymś momencie walnie to w łeb. Walnie w łeb. To jest elementarz. To są standardowe punkty. I wreszcie, jak to wszystko masz, to jest punkt 10, wchodzisz na rynek. Wchodzisz na rynek. Teraz zaczynasz. 11, jak już wszedłeś na rynek, ja mówię ci, tak powiedziałem, generalizuję, jest to trochę uproszczenie. Zatrudniasz ludzi i wraz z tym, jak zatrudniasz tych ludzi, ten biznes się zaczyna rozwijać, tak, delegujesz zadania. 12, ty skupiasz się na istocie tego biznesu. Nie skupiasz się na pierdołach. Nie latasz na pocztę, nie naklejasz znaczków, tylko te rzeczy delegujesz, bo to twój biznes. To było twoje objawienie i to jest normalny kierunek. 13. Wydzielasz czas, musisz to zrobić, błąd popełniany przez wielu właścicieli firm. Wydzielasz czas na pracę koncepcyjną, bo to ty musisz czytać rynek i ty musisz wyprzedać konkurencję. Musisz czytać rynek. Tak jak powiedziałem, strategia rozwoju, ona się aktualizuje, bo zmieniają się pewne czynniki. Też makroekonomiczne sytuacja. Tak. I teraz trzeba być zawsze krok do przodu. A my szczególnie potrafimy być krok do przodu. I nie można teraz zaniechać takich rzeczy, że mam tyle roboty, muszę tyle znaczków nakleić, mam tyle przesyłek do wysłania. Nie. Masz znaleźć czas i określić, jak być dwa kroki przed innymi. I 14, jako ostatni punkt już w takim dużym uproszczeniu, zabezpieczyć krytyczne elementy, to co jest krytyczne z perspektywy tego biznesu i dbać o rozwój. Nie? I to jest biznes. I teraz generalnie może namówić jakieś modyfikacje, ktoś miał tak. Co do zasady wygląda to w ten sposób. Tylko teraz chrześcijanie myślą, że w służbie jest inaczej. Że to w ogóle wpadnie jednak. Jak ta inspiracja i już po tej inspiracji w ogóle lecę, bo chcę. Nie. Skąd to wziąłeś w ogóle, że to jest właśnie to co wam powiedziałem, bo mówię o tym, bo tego doświadczyłem, bo w biznesie to rozumiałem, ale wydawało mi się w ogóle, że później jakoś tak z Bogiem, to tam takie tryby, że jakby tego nie trzeba, że to w Bogu się poruszamy, w Bogu to się rozwiązało, budzę się następnego dnia i to wszystko mam ustawione, nie wiem, biznes, służbę, wszystko mam ustawione. A ja mówię, dzięki ci Panie. Nie wygląda to w ten sposób. Dlaczego w ogóle miałoby to wyglądać inaczej? Dlaczego w służbie miałoby to wyglądać inaczej niż w biznesie? Dlaczego miałoby nie być tych kroków? 14 punktów, jeśli chodzi o służbę. Każdy z nich jest odpowiednikiem. Najpierw odbierasz jakiś objawienie, tak? Jakąś inspirację, tak? Jakieś światło się przybiło, gdzieś padło, tam, gdzie do tej pory było zaciemnienie, że nie byłeś w stanie, nie wiem, rozpoznać tego, kim jesteś, jakie jest twoje powołanie, coś się pojawia, ale to jest takie w ogóle jeszcze kompletnie nieostre, tam w sumie nie wiesz, apostoło, proroko, tam nauczycielo, coś tam, generalnie tak, i to jest, ale coś tu już gdzieś tam jest. Coś tam jakaś baza, nie? Coś jest. Punkt 1. No ale to nie jest tam w służbie. Punkt 2. Co robisz? Zaczynasz to zjawisko oglądać. Oglądasz sobie, tak? Badasz to. Modlisz się o to. Badasz. Badasz to, oglądasz, przyglądasz się temu, tak? Jesteś ty. I jest to ta inspiracja jakaś taka. To jeszcze wszystko jest takie niepozgrywane, coś ci tu pasuje,
Nie? I teraz, i to jest ten czas, kiedy się przybliżasz do tego. Przybliżasz się, przybliżasz. Przybliżasz, oglądasz, modlisz się. Pewne rzeczy będą odpadały, pewne jeszcze nie. Tak jak człowiek, że tak powiem, uświęca swoją duszę, tak? Czyli tak na ile zmienia pewne lewe mechanizmy poprzez posłuszeństwo prawdzie, tym bardziej i szybciej zaczyna dostrzegać, które rzeczy są prawdziwe, które nie są prawdziwe. Ale w ten punkt trzeba się zaangażować na maksa. Na maksa. Na maksa, bo to w trzecim punkcie dopiero zaczyna się klarować jakiś produkt. Jakiś ty w służbie. To jest produkt. To już nie jest takie... To już zaczyna być ostre. Jeszcze może to nie jest tak mega wyszlifowane, ale już jest pewien produkt. Tak? Na razie większość tych rzeczy gdzieś tam jest w tobie. Pewne rzeczy są już jakby widoczne na zewnątrz, ale było inspiracje, oglądasz, modlisz się, jesteś w tym, to zaczyna w tobie się w ogóle tak prostować. Nie? Czyli jakiś ty w służbie. To jest produkt. I to nie możemy się obawiać tego tak nazywać. Produkt Królestwa. Punkt 4. W związku z tym, że powstaje produkt, to potrafisz zdefiniować swoje obdarowania i swoje powołanie. Jesteś w stanie to nazwać, bo produkt już jest wyrazisty. Więc są te elementy, które bez problemu nazwiesz, tak? Jestem taki, taki i taki. Jestem do tego, do tego i do tego. To też się będzie jeszcze rozwijało. Ale to już jest ostre. 5. Zaczynasz wierzyć o to dalej, cały czas o to wierzysz. Nawet jak to się już zrobiło bardziej ostre, tak? I precyzyjnie odbierać informacje co do charakteru twojej służby i konkretnych działań. To się wszystko zaczyna robić jeszcze bardziej ostre. Takie wyraziste. Wcześniej było trochę jak za mgłą. Kierunek był, tak? Na samym początku na przykład kierunek mogłeś nazwać, ale nic do tego, tak? Jak to ująć? Jeszcze produktu nie było. Teraz idziesz dalej, powstaje produkt, tak? I gdzieś dalej ten produkt zaczyna być już taki bardziej wyrazisty. Są takie cechy szczególne, które dotyczą tylko i wyłącznie tego produktu. Nie? To są te przewagi takie konkurencyjne, jakbyśmy to odnieśli do kwestii. Czyli to jest to te indywidualne rzeczy, które są twoje. Dalej, punkt 6. W twojej wyobraźni powstaje przestrzeń w naturalny sposób. Znaczy, ona musi powstać. Jeśli przeszedłeś przez te punkty, to musi powstać w tobie przestrzeń związana ze strategią rozwoju twojej służby. Bo ty już ją widzisz. Wiesz, kim jesteś, widzisz te rzeczy i zaczyna tworzyć się strategia w ogóle, jak to ma działać. Jak to ma działać, jak to się ma rozwijać. Nawet jeśli byłyby to jeszcze same grube kierunki. Nie konkretne, tak? Na razie grube kierunki. Coś zaczyna być jeszcze bardziej wyraźne. I teraz, kiedy po tych grubych kierunkach przychodzi kolejny, siódmy punkt, gdzie zaczynasz tworzyć, i to ty tworzysz, konkretny plan działania. Jest produkt, tak? Jest charakterystyka jakaś i tej służby i powstaje konkretny plan, ok. Jestem takim i tak, jestem tym i tym w służbie, działam tak i tak, więc rozpoczyna nas, jak to będzie konkretnie wyglądało, jaki będzie konkretny plan działania. Punkt 8. Liczysz koszty w szerokim rozumieniu tego słowa. Co musisz zmienić, co musisz zostawić, co musisz pozyskać, wszystko. Tak? Jak biznesplan. Jak budżet. Liczysz to. To cię nie może zaskoczyć, a nie może cię w którymś momencie zatrzymać. Że zbudujesz plan, ale pewne ogniwa będą, że tak powiem, niedopiszczone, bo w którymś momencie to uderzy. 9. Dalej. Uruchamiasz precyzyjne modlitwy w tym kierunku. Już jest konkretny plan
działania, tak? I dziesiątka, zaczynasz kroki wiary, czyli rozpoczynasz tą służbę zgodnie z tymi wcześniejszymi punktami. I teraz 11. Jeśli nie jest to służba pomocy, to wokół ciebie zaczynają gromadzić się ludzie do pomocy tobie i twojej służbie. To tak jak rozwój firmy, tak samo rozwój służby. To jest normalne, to jest przygotowane, to jest rozpoznane, pojawiają się ludzie. 12. Oddelegowujesz mniejsze zadania i sam skupiasz się na istocie tej służby i istocie działań tej służby. 13. Dbasz o komorę i poszerzenie objawienia, bo to jest stały proces. Widzisz proroczo, bo świadectwem Jezusa jest Duch Proroczy. Tak? I tu nie musisz być na urzędzie proroka, żebyś ty widział czy widziała kwestie związane z twoją służbą i z jej rozwojem. Bo to jest wewnętrzny człowieku każdego z nas, bo dotyczy bezpośrednio nas. I 14. Stale poszerzasz swoje działania i stale poszerzasz swój wpływ. I to są rzeczy, słuchajcie, to są pewne odpowiedniki, tak? Też w pewnym ujęciu takim generalnym. Ale chodzi o to, że każdy z tych punktów wymaga zaangażowania z naszej strony. Żaden z tych punktów nie jest nieistotny, bo może go nie widać na zewnątrz. On musi być. Zobaczcie, w biznesie często jest tak, że ludzie nie przeszli odcinka budowania produktu, ale krzyczą już ten milion złotych, i później jest tak, już to mam, Pan jest ze mną, Pan mi błogosławi, tutaj, słuchaj. Już mam. Ja wiele rozmów takich przeprowadziłem. Ale sprzedaję, słuchaj, nie, ale ty wiesz, tu nie wiesz, nie wiary, w ogóle Pan jest ze mną generalnie, kasa płynie, w ogóle jest. Co sprzedajesz? Bóg się pyta dzisiaj. Mądrość się pyta ciebie. Co sprzedajesz? Zatrzymaj się na chwilę, nazwij to, zobacz to. Bo jak nie masz czego sprzedawać, to Bóg ci nie ma czego błogosławić. Bo sprzedajesz nic. Nic sprzedajesz, tak? Nie korzystasz z mądrości, która jest w tobie, która jest wewnątrz ciebie i która cię pyta, tak? I teraz zobaczcie. Przerysowuję dzisiaj pewne rzeczy, ale chodzi mi o pokazanie pewnych mechanizmów. W Kościele jest podobnie. Ludzie najchętniej zaczęliby budowę służby jako pierwszy krok od zarejestrowania konta bankowego. Rozumiecie? To nie tak. To nie od tego się zaczyna. Nie od budowy tego rodzaju zaplecza. Jesteś jakimś produktem. Rzeczywistość duchowa i świat muszą cię widzieć, kim ty jesteś. Co ty masz, co ty niesiesz. To są te kroki. Reszta idzie dalej. Ale jak nie ma tych pierwszych, to nie ma co iść dalej. I to jest to pytanie w zasadzie, które się jakby nawiązuje do tego, co mówimy też jako ostatnio dużo a propos tego rozpoznania, tego powołania. No, kim jesteś? Kim jesteś? Jak, może inaczej to powiem. Jakim jesteś produktem? Jakim jesteś produktem z perspektywy rozwoju Bożego Królestwa? Z perspektywy Kościoła tu na ziemi? Jakim jesteś produktem? Zadaj sobie to pytanie. Wiedz, że musisz przejść też przez wszystkie te odcinki. Przez wszystkie z tych odcinków. Nie ma drogi na skróty. Jezus to droga. Idziemy z tą drogą, tak? Przechodzimy z odcinka do odcinka. I teraz, jeśli jesteś na tym odcinku jakiegoś małego początku. Czyli może nawet tego pierwszego. Może tego drugiego. Może gdzieś się klaruje dopiero coś trzeciego, tak?
to zaangażuj się w ten temat na maksa. Nie ulegaj takiemu złudzeniu, że nie, bo tutaj inni w kościele wyszli i powiedzieli, ja też muszę, przyspieszę to. Nie wiesz co, nie wiesz jeszcze co. To jest niewyraźne, to jest jak galareta, tak? Ale oni się wiedzą, nie? Skoncentruj się na tym. Bo jak będziesz miał taką postawę, to już nic nie widzisz. Emocje, wszystkie inne rzeczy biorą ty w górę, tak? Musisz wiedzieć, jakim jesteś produktem, musisz to oglądać. Te pierwsze punkty, one są jako podstawowe, one są fundamentalne. I tak, taką samą drogę przechodził Jezus. Tak samo musiał weryfikować w ogóle, że jest Chrystusem. Tak samo musiał to uwierzyć, musiał to oglądać. Do końca nie wiemy, ile mu to zajęło. Bo nie będzie żadnej wielkiej służby, ani żadnego wielkiego wpływu, jeśli gdzieś tu po drodze nie robimy lekcji. Nie będzie, bo ja mam na myśli prawdziwy wpływ. Dla mnie naprawdę, powiem wam tak osobiście, w ogóle nie chodzi mi o to, żeby ludzie mnie tam powiedzmy oglądali, słyszeli, żeby mnie widzieli. Tak? Bo jak ja bym chciał, szukał tylko tego, to ja bym teraz zdjął majtki, gołą dupę pokazał do kamery, miałbym ze 3 miliony wejść, może ze 3 tysiące subskrybentów, tak? Ale nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, i tak rozumiem wpływ, żeby ludzie pod wpływem tego, co mówię, zmieniali swoje życie. I tak definiuję różnicę między wpływem a popularnością. Dzisiaj można byle głupotę zrobić i być popularnym. Ja chcę, żeby ludzie zmieniali swoje życie. Że kiedy powiem do nich, że tak należy, albo taki jest kierunek, czas, to ja widzę, jak praktycznie oni to wchodzą. Bo jeśli poszczególnego odcinka nie wykorzystamy na maksa, nie zaangażujemy się na maksa, nie, to powstają półprodukty. I półproduktów jest masa. Coś jest wybrakowane. Coś tutaj już ktoś nie wytrzymał ciśnienia. Parcie, które było, poszedł dalej. Czegoś nie zrobił. Nie odrobił którejś pracy domowej. Gdzieś to się odbije. Coś tam zrobił. Coś tam poleci. Ale jest tylko półproduktem, ćwierć produktem. Różnie. Zależy w którym momencie. I tego jest masę. Zobaczcie, ile razy widzicie kogoś, że wiecie, że jest powołany. Rozpoznajecie to. Ale jednocześnie patrzycie na pewne jego działania, szeroko ruchy i w ogóle nie możecie tego pojąć. Bo to się wyklucza, to nie jest spójne tutaj. Jest taki dysonans. Jakiś półprodukt powstał. Powołany, ale nieociosany, gdyby tak powiem. Tak, więc tu się w ogóle materializuje to słowo, że to jest wszystko, co robimy, żeby robić jak dla Pana. Tak? Każdy z tych elementów należy się zaangażować. Nie tylko w te, które są widoczne od razu na zewnątrz. Zobaczcie, że czy w biznesie, czy w służbie, w tych 14 punktach, żeby było coś widać na zewnątrz, to trzeba zrobić bardzo dużo wewnątrz najpierw. Bardzo dużo trzeba zrobić wewnątrz. Trzeba na poważnie do tematu podejść. Tak i oczywiście wiecie, no nie mówimy tutaj o jakimś tam pracowaliśmy o takich tego rodzaju rzeczach przy zaangażowaniu, tak? No to wszyscy wiemy, jesteśmy wolni od takich rzeczy, bo jeśli to jest Twoje, to tak naprawdę nie są Twoje buty, to jest część Ciebie, to jesteś Ty, no to Ty sam sobie nie ciążysz. Nie może być takiej sytuacji, że jesteś obciążony sam sobą. Dlatego te pierwsze punkty są takie istotne. Bo jak się ktoś prześlizgnie i wskoczy w czyjeś buty tylko dlatego, że jest 14 prologów i ja nie będę, muszę być 15, a później zaczyna to ciążyć. Później jakoś tak nie wiem, jak się w tym poruszać. Pokaż mi, Panie, bo nie wiem, jak tutaj się w tym poruszać. To nie Ty.
wróć do tego punktu wcześniej i zbadaj to dokładnie, zaangażuj się w to. Nic na tym nie tracisz. Więc jeśli odebrałeś coś od Boga, to nie wycofuj się tylko dlatego, że nie widzisz teraz jakichś końcowych efektów tego. Że jesteś, odebrałeś jakąś inspirację. Tak, że nie, tego nie wykonujesz. Przejdź przez te kroki. Zaangażuj się. To będzie coraz bardziej ostre. Będziesz widział, jak to płynie z punktu do punktu. Tak? I nie panikuj. Nic nie ucieknie. Wszyscy mamy tę samą drogę do przejścia. Tak? Wejdź to na maksa. Nawet jeśli to jest jakiś tylko, wiecie, pośredni odcinek, ale wiesz, do czego on prowadzi dalej. I nie mów też w ogóle, nie, no ja to spłycę, skrócę tutaj, jakoś to będzie. Nie ma Boga, jakoś to będzie. Nie ma czegoś takiego, nigdy nie powiedział. Ale weźmiecie moc, jakoś to będzie. Nie powiedział. To naciski nasze tutaj, szczególnie teraz, słuchajcie, to jest ważne, bo żyjemy, nigdy nie było tak presji czasu, jak jest teraz. Z każdej strony. Mówiliście o tym, też są, kiedyś o tym mówiłem, jak mówiłem na temat wyścigu szczurów. To nie jest tak, że my jesteśmy wyłączeni z tego. Ty musisz zadbać o to, abyś się dobrze w tym poruszał. Bo z zewnątrz wszystko na ciebie naciska. Już, teraz, dzisiaj, zaraz. Już. A ty mówisz, wchodzę na maksa i wykonam robotę, która jest związana z tym odcinkiem konkretnym, tak? Wykorzystam mądrość mojego wewnętrznego człowieka, nie? Bo to tak jesteś, wiecie, nawet tej części chrześcijańskiego świata, że ludzie myślą, że przyjdą w niedzielę do kościoła, tak? Potańczą na uwielbieniu, pogadają i rozwinie im się biznes, rozwinie im się służba. Wiesz, co się rozwinie? Frustracja. Frustracja się rozwinie. Bo to, jak głęboko w to zajrzysz, to są fundamentalne braki. Fundamentalne braki. Ty masz jakieś tutaj oczekiwanie, bo ty tutaj poskaczesz dla Pana, to Pan ci teraz tutaj da, to czy to w ogóle... To nie o to chodzi. Do tego mamy użyć też mądrości, która jest, i charakteru, angażując się na maksa i nie spinając się. Jeśli chodzi o mnie, ten temat w ogóle powiem tak. On mi jest bliski, tak osobiście też bardzo. Ja byłem zawsze człowiekiem zaangażowanym. Ja miałem takie dwie rzeczy, że z perspektywy, jak to sobie patrzę, to nieważne, jaki byłem poniżeniu, jak bardzo chodziłem w maskach i tak, no to wszystko można tam opakować. Ale dwie rzeczy były zawsze. Zawsze byłem zaangażowany, a z perspektywy osobowości przywódczy. Na studiach mówili o mnie maksymalista. To był taki czas, że na pierwszym roku na studiach mieszkałem na Jelonkach. Nie wiem, czy kojarzycie, na Stare Jelonki. To są takie baraki, w których budowali pracownicy budowali Pałac Kultury. Tam mieszkało około 50 osób. Ja miałem domek numer 66 i pokój 6. Napisałem 3/6 na drzwiach. Wielkie Księstwo Radomszczańskie. I byłem kozakiem. Jak chciałem, żeby była zabawa, to się 5 domów w koło bawił. Bo taki był czas. Jak chciałem się uczyć, to w 3 domkach dookoła nie ma prawa magnetofonu włączać. Ale ja tak miałem. Jak imprezowałem na maksa, jak Julita mnie poznała, powiedzieli, maksymalista, no uważaj, bo to nie jest grzeczny pomysł. Tak, ale tak było. Ja poważnych kłopotów uniknąłem też, jak tak sobie obserwowałem później swoje życie, wtedy tego nie rozumiałem. Ale te rzeczy były zawsze we mnie i je rozumiałem. W związku z tym, że ja na tych Jelonkach trochę tak skończyłem wcześniej, pierwszy rok z egzaminami, na początku maja, wiosna, krzaczki, wakacje. No z tą imprezę. A że byłem taki, że wchodziłem we wszystko na maksa, to wielu osobom naciskałem na odcisk. Między innymi lokalnym z koła, gangsterom i handlarzom narkotyków. Bo dla mnie to było, wiecie, przyjechałem sobie na wakacje. Któregoś dnia
miałem taką sytuację, że po, nie wiem, 7 czy 8 dniach imprezowania miałem silny impuls, żeby wsiąść w samochód, w pociąg i pojechać do Radomska. Tego dnia zeznań świadków, wiem, 40 czy 50 bandziorów przyszło połamać mi nogi. I pobili mojego kolegę w pokoju, którego ja przygarnąłem, bo go ochraniałem. Bo on wygrał 2 razy wielką grę z tematów tak rublowaty świata i fauna musi oceanów. I kompletnie nie pasował do klimatu takiego, ale ja go ochraniałem. Tak. Tu się gdzieś tam manifestowały te moje przywódcze zdolności i uwarunkowania, ale wchodziłem we wszystko na maksa, zawsze. Jest była jakaś cena. No kto mnie wtedy uratował w ogóle tego dnia? Że akurat miałem ten impuls i uciekłem stamtąd. Nie wiem, co to było. Nie koloryzuję 40 czy 50 czy 50 osób tak mi wskazywali. Ale zawsze rozumiałem, że robiąc coś, muszę się w to zaangażować. Wtedy robiłem z tego często beznadziejny użytek. To był taki najgorszy, powiedziałbym, najgłupszy rok w moim życiu. Naprawdę uniknąłem gdzieś tam popotu. Ale dzisiaj ja funkcjonuję dokładnie według tych punktów, o których wam mówię, tak? Ja przechodzę przez te poszczególne punkty. Jak każdy z nas musi przejść. Tak? Kilka miesięcy temu musiałem też zmodyfikować moje plany zawodowe dopiero także utworzyłem pewną spółkę startupową. I to się wiąże z tym, że dużo czasu poświęcam teraz na pracę. Dużo czasu spędzam w gabinecie. Swoją drogą to tak wam tylko powiem, jak nazywamy ten pokój u nas w domu. Nazywamy go mennicą. Gdzie idziesz do mennicy. Bo ja mam świadomość tego, po co to wszystko jest. Dwóch odcinków. Ja nie pracuję dla samej pracy. Nie pracuję dla mnie. To jest mennica i ja tam idę. Ale wiecie, jak tak nazywałem tą mennicą, bo mi się przyjemnie tam zaczęło wchodzić rano. Nieważne która. Czasami zaczynam bardzo wcześnie, czasami kończę bardzo późno. Ja tam pracuję, ja tam mam spotkania z klientami, ja tam się modlę, tam piszę kazania, dalej pracuję generalnie, tak? Spędzam tam bardzo dużo, bo jest taki czas. I mogę powiedzieć, że rozpoznałem w sobie już powołanie do większych rzeczy. Wyjść z tej mennicy, tak. Rozpoznałem. Z dnia na dzień wszystko jest coraz bardziej ostre. Strategia i kierunki też. Wiem, czego chcę. Idąc dalej w tym, przychodzą kolejne tematy. Ale to jest odcinek, który muszę dzisiaj przejść. I zaangażuję się w ten odcinek na maksa. I nie będę stękał, że muszę tam wejść o 5:30, tylko powiem, uwielbiam Cię Boże, że idę do mennicy. Bo produkuję pieniądze tam. Też postawa serca. I charakter. I charakter. Zaangażowanie. Zaangażowanie. Wiem, że jest to potrzebne. I zobaczcie, teraz jak robisz to, co jest twoje, to ci nie przeszkadza to. Nie męczy cię to. Pamiętam, wiecie, naprawdę sporo osób jakby zobaczyło, jak ja funkcjonuję, jeśli chodzi o organizację. Naprawdę. Myślę, że część miałaby problem. Nie wiem, czy była w stanie to przetrwać. Czy byłaby w stanie to wytrzymać, bo to się tylko tak mówi. To jest wszystko na zakładkę dopięte i cały czas jest jakiś ruch. Albo w tym obszarze, albo w tym obszarze, albo w tym obszarze, albo w tym obszarze, ale cały czas. Cały czas coś się dzieje. Pamiętam, w maju na przykład miałem tak. I siedzę i przychodzi mi teraz, we mnie powstaje taka przestrzeń. Nagrasz serię filmików na kibelek. No tak, dosłownie tak, tak, bo dzisiaj czas jest krótki, większość ludzi nie słucha po godzinie. Przewija, nasuwa. Popatrzycie na wszystkie statystyki na YouTube, nie? Szybciej, 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 akcja, 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 nie? W 15 minut możesz człowieka czymś zainspirować. Może dać mu jakąś pigułkę, jak będzie chciał, to pójdzie z tym dalej. Ale dobra, jakby nie wchodzą w charakterystykę filmików. Dzień taki wypełniony. Odbieram to i co? Następnego dnia nagrywam 3, bo to jest moje. Schodzę rano, ja się nie zastanawiam, nie wiem. Boże,
Ja modlę się teraz, daj mi prowadzenie, dałeś mi ten pomysł, daj mi teraz prowadzenie. Co zrobić tutaj w pierwszym filmiku? Ześlij teraz swoje anioły i mi to daj. Nie, siadam, postawiam kamerę, siadam, patrzę, czy światło jest włączone, czy nie jest włączone. Moi ludzie mi zwracają uwagę, że za ciemno. I co? I mówię. I dłużej mi zajmuje obrobienie tego później, tak? Że trzeba to na YouTube wrzucić, dłużej się to ładuje, czy samo prezent, bo to w ogóle, bo jakaś tam część mnie. To jakiś jeden z elementów, to nie ciąży. To nie ciąży. To też pokazuje, o ile człowiek, jak gdzieś tam wiedzę robi to, co jest nim samym, tak? Pokazuje, że jeszcze są rezerwy. Że jeszcze w ogóle można gdzieś tam pójść dalej, bo my też w głowach ustanawiamy często jakieś tam granice, nie? Więc wiecie, poświęcam swój czas teraz, wszystko poświęcam, by przejść do kolejnego odcinka. Dlaczego? Bo wiem, gdzie jestem i wiem, dokąd zmierzam. Wiem, dokąd zmierzam. Jestem tego świadomy. Odrobiłem pracę domową w tym temacie, nie? Zmierzając powoli do podsumowania, chcę was zachęcić do tego, abyście naprawdę zaangażowali się na maksa w odcinek, na którym jesteście. To nie jest żadna hańba, wstyd, porównywanie. Błędem byłoby zrobić to po łebkach. Jeszcze to, co też, bo jeśli jesteś na którymś z tych odcinków, że odkrywasz teraz, kim jesteś, to z jednej strony zaangażuj się na maksa w to odkrywanie, to o czym powiedziałem teraz, ale z drugiej strony, i to wam jeszcze też szybciutko pokażę, zaangażuj się w pomoc innym i wsparcie innych. Tych, którzy są te parę kroków dalej. Jest coś takiego, że osoby, które nie czują się bezpiecznie, wydaje im się, że coś stracą. Że coś im przejdzie bokiem. Ale tam mam kilka przykładów. Jozue. Zanim Jozue wprowadził Izrael do Kanaanu, to w 4 Mojżeszowej 11:28 czytamy, że usługiwał Mojżeszowi od młodości. Najpierw mu usługiwał. I zobaczcie, teraz okej, oni, to było przed Chrystusem, nie byli wypełnieni Duchem Świętym w taki sposób jak my, ale on odbierał w jakikolwiek sposób też informacje o tym, jak ma żyć i co ma robić. Być może była w nim, nie wiem tego, już ta informacja, że on wprowadzi w jakiś sposób coś kiełkowało, nawet nieostrego, Izrael do Kanaanu, ale to nie spowodowało, że on powiedział, Mojżesz, to nie ty, stary, to ja, wiesz, to teraz dawaj, ty mi służysz, nie? Zupełnie inna postawa charakteru, zupełnie inna postawa serca. Usługiwał Mojżeszowi. Usługiwał mu. I dojrzewał jednocześnie w tych swoich krokach. Dowiadywał się, tak? Czytamy o tym, jak wśród zwiadowców, on i Kaleb, tylko oni patrzyli Bożą perspektywą, tylko oni patrzyli tym, co ponadnaturalne. Rósł sobie w tym, rósł. I sobie dorósł. Ale jednocześnie, tak? Nie siedział na kanapie, tylko usługiwał Mojżeszowi. Dalej. Dawid, zanim został królem, był giermkiem Saula. Giermek to pomocnik. Taki źródło, co się szkoli. Szkoli się, nic nie wie. Jak czytacie, widzicie postawę jego. Jego w ogóle emocje, jego stan umysłu, to, że on miał być królem w ogóle i tutaj Saul, to jego przerastało. Bo on nie miał z tym problemu. Ale zobaczcie, on był zaangażowany na maksa. A może informacje o tym, że będzie królem, gdzieś mu tam kiełkowały, kiedy on, nie wiem, te owce pasał i łeb niedźwiedziowi urywał. Ale wtedy się angażował na maksa, żeby urwać łeb niedźwiedziowi. Bo był na tym odcinku. Na tym odcinku. Później był na tym odcinku, że był przy Saulu. To go wspierał, uczył się przy nim. Był przy nim, ale też się rozwijał. Ale jego intencje były czyste. Elizeusz. Najpierw posługiwał Eliaszowi. W II Królewskiej 3:11 czytamy tak, że też posługiwał Eliaszowi cały czas, tak? A później przejął, co przejął? Podwójne namaszczenie Eliasza. Ale najpierw był przy nim. Był Eliasz jako usługujący, Elizeusz, który dojrzewał, który dorastał, przechodził przez swoje odcinki, tak? Angażował się w to, tak? A później wszedł swoje. Później wszedł
I to wszyscy oni, to wielu innych, to nie będziemy, miało być krótko i zwięźle, więc nie będziemy poszerzać, wzrastali w swojej służbie z jednej strony, tak, w tych odcinkach, ale z drugiej strony też byli przy swoich ojcach, byli przy nauczycielach, tak. Więc zakończę apelem, abyś się zaangażował w jedno i w drugie, na maksa. Te poszczególne kroki, nie śpiesz się, bądź tu precyzyjny, bądź tu zaangażowany, tak? I przejście kolejnych odcinków, i dwa, we wsparcie tych, którzy już są parę kroków w tym dalej i realnie służą. Nic ci nie ucieknie. I teraz, przyjaciele, bo łaska Boża, tak? Ona będzie współdziałała właśnie z Tobą w tym. Ona nie zrobi nic zamiast nas w tym temacie. Nic obok się, bez naszego zaangażowania, nic się nie wydarzy. Ona będzie współdziałała z nami, jak będziemy świadomie przechodzili przez każdy z tych kolejnych odcinków. Amen.